Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przemysław Wójcik. I Wojciech Gąsowski. W audycji Fundacji Zawsze Potrzebni. I Radia Warszawa. Bohaterem audycji będzie Marta Makowska. Wśród ludzi cierpliwych i systematycznych jest Marta Makowska. Porusza się na wózku i samochodem, ma prawo jazdy. Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filozofię przyrody. W Urzędzie Pracy pomagała ludziom pokrzywdzonym i bezrobotnym. Zajęła się sportem, floretem i szpadą. Wyjazdy, zgrupowania, mistrzostwa w Sydney, Atenach, a w listopadzie także w Paryżu, to dla niej prawdziwa radość. I do tego jeszcze duma, że może reprezentować barwy Polski. Reprezentować i zwyciężać w sporcie i w życiu. Marta Makowska. Powiem, że właściwie rodzicom zawdzięczam bardzo dużo, bo to oni wypchnęli mnie z domu, chcieli, żebym coś robiła, żebym nie siedziała w domu jako dziecko niepełnosprawne, które nie ma za dużych perspektyw. Jestem osobą niepełnosprawną, poruszam się na wózku. Walczyli o mnie, o moją przyszłość, o to, żebym się wykształciła dobrze, o to, żebym pracowała, o to, żebym miała jakieś hobby i właśnie sport. Szkoła była nieprzystosowana. Stanęłam pod ścianą, skończyłam uniwersytet imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. To nie czas. Zobacz siebie stać.